Szanowni Państwo, to co jest największym problemem chociażby dla Syryjczyków, którzy od 13 lat są pogrążeni w wojnie, a pamiętamy państwo ISIS tam zrobiło swoje spustoszenia. Dzisiaj wiemy, że w północy Mozambiku najprawdopodobniej ci sami terroryści z tego samego ugrupowania atakują bezbronnych ludzi. Tam, gdzie jest bieda, ta bieda się jeszcze pogłębia. Wiemy, że Nigeria, która od wielu lat zajmuje bardzo wysokie miejsce w tym indeksie prześladowań, niestety znowu dotarły do nas informacje, że kolejny kapłan został porwany. Nie wiemy, jak się skończy ta sytuacja. Więc widzimy, że na świecie mamy wiele tych miejsc zapalnych i wcale ta sytuacja kościoła nie jest lepsza. Oczywiście my z punktu widzenia Europy często słyszymy głosy wyśmiewające czy kpiące, jeśli słyszymy o prześladowaniu chrześcijan czy kościoła katolickiego, ale niestety fakty mówią same za siebie. My jako ludzie wierzący módlmy się za tych prześladowanych, cierpiących dzisiaj dla Chrystusa.